od 20 lat, wie pani, dostaję łomot i moi koledzy, przyjaciele, za to, że mówimy prawdę. I zawsze jest tak w polskiej rzeczywistości medialnej, że jak chcesz mówić prawdę, to cię zapiszą gdzieś, tak? To znaczy prawo do bycia wyrazistymi, do mówienia, jak widzą Polskę, mają mieć tylko i wyłącznie dziennikarze stacji lewicowo-liberalnych. Ja się na to nie godzę. Występuję z otwartą przyłbicą, zawsze pod swoim nazwiskiem i zawsze mówię prawdę. I bardzo dziękuję tym czytelnikom i widzom, którzy nas chociażby doceniają. Natomiast przepraszam bardzo, jak pani mówi, że będzie pani broniła wartości pani bliskich. Gdzie byliście, jak w Warszawie ścieki się lały? No, gdzie byliście?